Hej wszystkim, dzisiaj Wigilia i z tej okazji chciałam Wam złożyć zdrowych, wesołych, szczęśliwych przede wszystkim świąt. Chociaż zdrowie myślę, że jest najważniejsze, ale szczęście też jest ważne, żebyście nie byli smutni, żeby Wam się spełniło wszystko, co byście chcieli, żeby rodzina nie dała za bardzo popalić i żebyście przeszli w spokoju te święta, bez nerwów, bez złości, bez niepotrzebnych sporów i kłótni. Wczoraj nagrałam filmiku, ponieważ tak mnie pochłonęły prace i gotowanie, że jeszcze w życiu tak nie gotowałam jak w tym roku. I teraz znalazłam sobie chwileczkę przerwy po to, żeby pokazać Wam moje hafciarskie plany na przyszły rok, tak jak obiecałam. Na początku nie wiem, czy wiecie, że igłą malowane można zobaczyć artykuł z naszego zlotu, jakby ktoś nie wiedział, w numerze 1/23, czyli teraz jest do kupienia w sklepach, jest nasz artykuł, znaczy artykuł o dziewczynach, które organizowały, czyli o Kasi i o Patrycji, które organizowały nasz pierwszy zlot hafciarski, którym bardzo dziękuję, bo gdyby nie one, to byśmy się nie spotkały i by nie było takiego super spotkania, także dziękuję Wam dziewczyny. I ogólnie chciałabym Wam też pokazać, jeżeli chodzi o pierwsze, co chciałabym zrobić w przyszłym roku, to właśnie jest z gazetki igłą malowane, ale z numeru 6. I ja już Wam pokazuję, co mi się spodobało. Tu zawsze na tej gazetce mamy pokazane na początku, co jest, co gazeta zawiera. I ja bym chciała, proszę Was, zrobić to. Może mi się uda też wianek. Zakładki nie są duże, ale myślę, że też troszeczkę czasu na nie trzeba poświęcić. Ale co mi się spodobało, to jest właśnie ten ładny widoczek tutaj. Ja zaraz Wam pokażę. Już któraś dziewczyna tam wyszywała, widziałam na naszych grupach. Strasznie mi się podoba. On z bliska wygląda niezbyt fajnie, ale z daleka, uwierzcie mi, wy szczerze mówiąc, teraz powinniście widzieć go z daleka wygląda naprawdę fajnie. O, tutaj macie jeszcze większe zdjęcie. Także on mi się okropnie podoba. Ten oczywiście, to co Wam pokazywałam, to jest właśnie ten. Tutaj jest nawet pokazane, że można z tego zrobić zawieszkę świąteczną, czyli na wieszaczku. Takie wieszaczki, ja pamiętam, kupowałam chyba też w Korikamu właśnie specjalnie pod ten wzór. No i mój wianek. Bardziej mi są bliższe poduszki niż bieżniki, ale zobaczymy, co mi się z tego urodzi. Także to są te trzy wzory, tak, które chciałabym wyszyć. Jeżeli chodzi o gazetkę, Korikamu. Ja jeszcze chciałam tylko coś zobaczyć, bo... Ale nie, to chyba nie w tej gazecie widać niestety. Nie ma tutaj tego wzoru niestety. No nic. To jeżeli chodzi o gazetkę, to to właśnie by były te trzy wzory. W ogóle Korikamu, powiem Wam szczerze, że ma bardzo ładne niektóre. Niektóre są strasznie takie badziewne, ale niektóre im się nawet coraz bardziej udają. Ja myślę, że w ogóle igłą malowane to jest jedna z najlepszych gazet do tej pory, która ma najładniejsze wzory. Dobra, ale lecimy dalej. Ja sobie zrobiłam zrzuty z ekranu, czyli będę Wam pokazywać na drugim telefonie. I zaczniemy sobie od 4,5 roku. Tu je mamy jesień. Tak troszeczkę nie po kolei będzie, ale tu mamy jesień. To jest zima. Nie, to jest zima. Nie, to jest wiosna, proszę mnie Was. Ponieważ mamy pierwiosnki. I mamy lato. To są pierwsze 4, które chciałabym zrobić. Później mam nadzieję zacząć 4 domy z Harry'ego Pottera, które Wam już pokazywałam. Czyli mamy... I to wszystko jest świąteczne, dlatego chciałam właśnie zacząć jako... No, w tym roku chciałam, w przyszłym roku, przepraszam, bo jeszcze mamy 2022. Czyli 4 domy z Harry'ego Pottera w 4 pięknych tonacjach.
każda z choinką. Potem mamy dziewczynkę z liskiem, którą już Wam kiedyś pokazywałam. Ona mi się strasznie podoba. Większość jest półkrzyżyków drzewa i ona jest w krzyżykach. Nie jest to, myślę, za bardzo trudny wzór. To, co Wam pokazywałam, już któraś dziewczyna mi pisała, co to jest za stworek i powiem Wam szczerze, że zapomniałam, naprawdę zapomniałam. Ale to z jakiejś bajki, tak? Też mi się bardzo podoba. Też chciałabym go wyszyć. Bardzo możliwe, że zrobię z niego poszewkę na poduszkę. Następny zimowy wzorek. W tym roku w ogóle postawię bardziej na zimowe wzory. Nie wiem czemu. Nie będę robiła za dużo wiosennych kwiatków, tylko postawię właśnie na zimowe. Tu mamy okienko ładne. Widzicie? Ładne okienko z brzozy, z dziką różą. Mi się wydaje, że to jest dzika róża. Taki typowo świąteczny wzorek. Ptaszek, o której Wam mówiłam. Miałam Wam jeszcze pokazać tego drugiego, ale chyba zapomniałam całkiem pobrać go z grupy. Ten ptaszek mi się okropnie podoba. Chciałabym też go zrobić. Nie jest za duży, więc będzie, myślę, że to będzie szybka akcja. Następne to są trzy tamborki. Nie ma niestety, tak jakby były cztery pory roku, ale nie mamy jednego. To bardziej mi pasuje na wiosnę, bo Wielkanoc. Nie mamy jesienny i mamy zimowy. Nie mamy letniego. Nie wiem, czy nie ma do kupienia, czy po prostu nie zrobili wzoru letniego. No i sampler. Sampler nowy, który wrzucili jako tegoroczny na 2023 z Long Dogu. Chciałabym go właśnie zrobić, bo jest w takich samych mniej więcej rozmiarach jak ten mój teraz, co robię z tego Long Dogu, którego będę kończyła. Pokażę Wam w przyszłym odcinku właśnie, jak już będzie skończony. Jego bym chciała właśnie robić też na przyszły rok. Co do tego, zakupiłam sobie ze sklepu Canva i Molina, polecam Wam bardzo serdecznie, wzór na 2023. I co jest fajne w tym wzorze? To, że każdy pasek tego wzoru, czyli powiedzmy od 6 zaczynamy, później następny pasek, to jest każdy dzień tygodnia. Boże, każdy dzień, tak powiedziałam, dobrze, każdy dzień, czyli codziennie wyszywam, powiedzmy, niech będzie 8 czy 10 krzyżyków i mam legendę do tego, jeżeli chodzi o temperaturę. Czyli patrzę się na przykład, ustawiam sobie godzinę, że codziennie wyszywam o godzinie 12, niech będzie 12, chociaż zawsze o 12 jest najcieplej. Sprawdzam w wykazie, w legendzie, ile mam temperaturę, jaką mam temperaturę i jakim kolorem powinnam wyszywać. To nie będą kolory tak jak tutaj zielono-brązowe. To będą różne kolory. Kolorów jest masa i każde jest właśnie do danej temperatury. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Strasznie. Dlatego też wykorzystałam voucher, który dostałam na zlocie i zakupiłam sobie właśnie ten wzór od Canva i Molina. Polecam Wam serdecznie. Ja lubię takie zabawy, bardzo lubię, bo to takie szybciej czas leci, mi się wydaje. To tak samo jak przy tym wyzwaniu rocznym, co teraz robimy z dziewczynami w tym roku. I w przyszłym roku, w tym roku był sampler, w przyszłym roku jeszcze nie zdecydowałam, który z nich wybiorę na wyzwanie roczne. Na razie nie chcę Wam pokazywać jeszcze, ponieważ zastanawiam się nad dwoma wzorami świątecznymi oczywiście. Jeden jest Dimensions, drugi jest, nawet nie wiem z jakiej firmy, ale dwa takie ładne świąteczne obrazki. I jeszcze nie wiem do końca, który z nich będzie, dlatego Wam nie pokażę w przyszłym tygodniu. Także ten jest super, to mi się podoba, ja lubię takie rzeczy, takie codzienne, po prostu coś innego. Dobra. I teraz Wam pokażę jeszcze dwa wzory. Pierwszy, którego nie mam całego zdjęcia, ale możecie sobie zobaczyć, że ma 628 tysięcy krzyżyków. Rozmiar ma 997 na 997, to jest kwadrat. Jest przecudny. Dziewczyny ostatnio go mi pokazały, może nam pokazały w ogóle wszystkim dziewczynom. Skradł mi serce po prostu. Skradł mi serce, ja jestem zachwycona tym wzorem.
Nie zrobię Wam powiększenia za bardzo, ale to są to ptaszki. Ptaszki, kwiatki. No, nie wiem, jeżeli znajdę taką kanwę gdzieś u mnie, gdzie mogłabym zrobić ten obraz, uwierzcie mi, że ja go wyszyję. Będę próbowała na pewno. Na wyzwanie roczne jest niestety za duży. Jest tego za dużo, bo 628 tysięcy to jest strasznie dużo. Zazwyczaj wybieram na wyzwanie roczne coś, co ma 40, 50 do 60 tysięcy max, żeby można to było podzielić. I jeszcze jeden wzór, który mi się spodobał. To są dwa ptaszki. Ja nie pamiętam już nazwy tych ptaszków, ale też mi się strasznie spodobał. To jest coś w wersji headowskiej, mi się wydaje, tylko to nie jest head akurat, ale też jest duży. On ma 126, czyli o wiele mniej niż ten, ale też mi się okropnie podoba. Strasznie mi się podoba ten wzór. Taki prosty, ale kolory są piękne, takie chabry. Ja lubię takie kolory. I to, kochani, by było... Wiem, w ogóle pokazałam? Pokazałam Wam, bo ja tu nie widziałam. Nie widziałam telefonu. I to by było, kochani, wszystko. Czyli jeszcze raz sobie mychniemy szybko. Mi się to światło odbije. Ptaszki. Ten wielkolud, że tak powiem, który mi się okropnie spodobał. Od Canva i Molina. Nowy sampler na ten rok 2023. Trzy rodzaje tamborków. Jesienny, zimowy, wiosenny. Ptaszek. Okienko. Próbuję sobie przypomnieć nazwę, ale nie pamiętam. Zapomniałam, przepraszam. Dziewczynka z liskiem. Cztery domy Hogwartu. I cztery pory roku. Oprócz tego oczywiście, tak jak Wam pokazywałam, z igłą malowane, wianek, jeżeli mi się uda, ten wzór, jeżeli mi się uda oczywiście, i ten. To są te trzy wzory z igłą malowane, które chciałabym, spróbowałabym zrobić. I tyle by było, kochani. W przyszłym tygodniu pokażę Wam sampler, jak wyszedł, i wtedy już Wam powiem na 100%, jaki wybrałam sobie wzór na wezwanie roczne. Jeszcze raz Wam dziękuję za ten rok, dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że oglądacie, że komentujecie. To jest naprawdę wspaniałe, coś przepięknego. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku również będziecie ze mną, będziecie mnie oglądać. I oczywiście w poniedziałek spotykamy się na wyklejaniu diamencikami. Wracamy do dużego obrazu z powrotem. Także nie będę już przedłużać. Życzę Wam jeszcze raz zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Żeby troszeczkę pogoda nam się poprawiła, ponieważ cały czas pada i cały czas głowa pewnie boli niektórych z nas. Ja jestem niskociśniowcem, więc odczuwam to strasznie. Także, kochani, do zobaczenia w przyszłym filmiku w poniedziałek. Trzymajcie się, buziaki, i na koniec ho, ho, ho.